I teraz zaproszę właśnie Michalinę Konkel, która pełni rolę dyrektorki do spraw rozwoju organizacji w obszarze różnorodności w Diversity Hub, miło mi bardzo, i Kasię Zabratańską, moją koleżankę, menadżerkę Grupy Żabka do spraw równości włączającej kulturę organizacyjnej. Zwrócę uwagę, że szereg tytułów, które dzisiaj odczytujemy jako te zapowiadające kolejne osoby, to też są tytuły, których jeszcze 5, 7, 10 lat temu w ogóle nie było w organizacjach i to też pokazuje skalę tej jednak myślę trochę rewolucji, nie tylko konsumenckiej. Panie tutaj będą miały okazję powiedzieć o tym, jak postępować, żeby nie być jako organizacja, organizacją hipokryzji, tylko właśnie czując to, co na zewnątrz, działać na tę rzecz również wewnątrz. Zapraszam. Cześć, znaczy... Właściwie tak, tak, tak. Zaczęłam od części to nie bez kozery, bo jestem człowiekiem krótkiego dystansu. Więc jeżeli jest tutaj dla, dla naszego audytorium OK, to pewnie usłyszycie, że bardziej będę się zwracać perwy. Fred jak zwykle wysoko postawił poprzeczkę, więc, więc będziemy przeskakiwać. Ja jestem Kasia Zabratańska, menadżerka do spraw równości włączającej kultury organizacyjnej i przed nami był panel dotyczący, czy wystąpienie dotyczące elektromobilności, ale tak naprawdę był też o różnorodności, bo nie wiem, czy zwróciście uwagę, tam w tym filmie filmiku na początku było o tym, że tę mobilność tworzą kobiety i mężczyźni, co już mi się od razu bardzo spodobało i przykuło moją uwagę. A my dzisiaj Wam chcemy zainteresować tą częścią w budowaniu odpowiedzialności zaczynającą się na literę S, czyli poświęconą człowiekowi i pokazać, jak to jest budować to w Żabce. Jest ze mną Michalina, która tutaj będzie razem ze mną i z Wami dialogować, bo większość rzeczy, które robimy, robimy w partnerstwie, bo tylko w takiej kontrwywiadowej figuracji się to udaje i bardzo mocno będziemy Was zachęcać do tego, żeby być sobą, ale jednocześnie to bycie sobą, które propagujemy w żabce jest gigantyczną odpowiedzialnością i obietnicą, którą składamy ludziom, którzy chcą przychodzić do naszej organizacji bądź też w niej już są. Super. Ja też Was witam serdecznie. Ja też jestem człowiekiem krótkiego dystansu. I tak jak Kasia wspomniała, obydwu nam zależy na tym, żeby włączać ludzi, więc też włączymy i was. Przygotujcie proszę swoje smartfony, telefony, jeśli je macie. Też chcemy Was angażować do, do naszego wystąpienia. To nasze wystąpienie jest takim rodzajem podróży. My w taką podróż zabieramy ludzi, którzy dołączają do Żabki. Być może już tu tacy są na tej, na tej sali, no, ale żeby ona była właśnie autentyczna, to co Fred, Fred wcześniej powiedział, jakby w kontekście też konsumenckim, no to po prostu musi się zacząć w środku, w środku organizacji. I zastanawialiśmy się z Michalną, jak to zrobić najlepiej. A najlepiej zawsze jest zacząć od początku, więc przez te wszystkie kroki was przeprowadzimy. Pokażemy, co się dzieje na zewnątrz i jak my, jako żabka, jesteśmy w korespondencji, w komunikacji z tymi zewnętrznymi rzeczami, czy za nimi podążamy, a być może niektóre nawet wyprzedzamy. Super. Dobra, to słuchajcie, pierwszy krok naszej podróży to jest moment rekrutacji. Moment przyciągania do firmy talentów i talentek. <noise> Osób, które chcemy zatrudnić ze względu na ich kompetencje. W tej rekrutacji wydarzają się różne, różne procesy. I pierwsze pytanie, które mamy do Was, to jak myślisz, ile procent kobiet uważa, że feminiatywy. Powinny być powszechnie stosowane także w ogłoszeniach rekrutacyjnych. Zapraszam Was do, e, e, do głosowania. Na takiej stronie slido.com możecie zeskanować kod lub wpisać po prostu slido.com, e, używając tego kodu, który jest na dole: 1472483. 483. Hmm, pierwsza odpowiedź już mamy, widzę. A e, nie, nawet już 4, 60%, 70%. Słuchajcie, z tymi feminijatywami to pewnie sami wiecie: jest mnóstwo dyskusji trudnych i w społeczeństwie, i w firmach. Zdarzają się różne historie. Są firmy, które nie są na to gotowe, a są firmy, w których niektóre działy są gotowe. Na przykład czasem przychodzi do nas dział rekrutacji, żebyśmy pomogli im przygotować odpowiednie ogłoszenia z nazwami stanowisk adekwatnymi dla kobiet i dla mężczyzn. To się dzieje i co? Taka osoba jest zatrudniona, kobieta, na stanowisku operatorki, natomiast przychodzi do podpisania papierów i nagle na papierze jest napisane, że jest operatorem. Jest wielkie rozczarowanie. To tak naprawdę szukać operatorek czy operatorów? Więc zobaczmy, co na to nasi, nasi tutaj słuchacze. Mamy 60, Około 60% większość z Was powiedziało. Natomiast to, co wyszło w badaniach, pracuj.pl, to że aż 80% kobiet jest za tym, żeby feminiatywy były powszechnie stosowane. Jak to jest u Was, Kasia? Nawet, nawet 83%, a u nas my jesteśmy gotowi w 100%. I przede wszystkim ta gotowość polega na tym, że dajemy, że dajemy wybór, tu widzicie bardzo konkretne przykłady tych profesji, tych ról, do których zapraszamy, można byłoby powiedzieć stereotypowo kojarzonymi z, z jakąś określoną płcią. Ale tak naprawdę ten krok, który podjęliśmy, żeby wprowadzić język inkluzywny, wiązał się z tym, że po prostu chcieliśmy, żeby ludzie mieli się z kim utożsamiać. A gdybym miała to też odnieść do takiego kontekstu tekstu kontekstu właśnie konsumenckiego to być może słyszeliście i słyszałyście o tym, że istnieje taki cały w ogóle segment komunikacji jak Femversting, czyli połączenie dwóch słów słów female i advertisement, czyli komunikacji, przekazu kierowanego do kobiet. Dlaczego to jest ważne i w kontekście rekrutacji, i w kontekście konsumenckim? Co najmniej trzech powodów, które w 2016 roku ustaliło takie badanie Shynose. Pierwsze to jest takie, że kobiety szukają treści produktów, marek, które odnoszą się do nich. Z szacunkiem i pokazują w niestereotypowych stereotypowych rolach. Szuka tego 9 na 10 kobiet. Jeżeli to znajdują, to na tej podstawie dokonują wyborów, czyli zakupów, produktów, czy też, czy też usług. I my, jako firma odpowiedzialna, jeżeli szukamy najlepszych ludzi, to nie zamykamy sobie po prostu drzwi i szukamy ich tam w bardzo różnych tak zwanych basenach talentów. Jest to coś, z czym osoby pracownicze mogą się utożsamiać. I widzimy też to w, w rekrutacji e, na konkretnych, powiedziałabym, liczbach. Kolejny przystanek to onboarding. Moment, w którym e, pracownik, pracowniczka, osoba zatrudniona e, testuje nas. Czy to, na co się umawialiśmy na tej pierwszej rozmowie, wciąż jest prawdziwe? Czy tu jest na tyle bezpiecznie, żeby, e, żeby się otworzyć i, i pracować? Co w tym onboardingu? Znowu sobie zagłosujemy. Po pozytywnej decyzji rekrutacyjnej najbardziej chciałbyś, chciałabyś poznać ludzi, z którymi będziesz pracować, wiedzieć, co należy do Twoich obowiązków, czy mieć pewność, że będziesz traktowany, traktowana z szacunkiem i będziesz mógł, mogła być sobą. Zobaczmy, co dla Was będzie najważniejsze. Prze przetasowania w naszych głosowaniach? Ciekawe, że nikt nie zaznaczył o mało osób, <laughs> poznać ludzi, z którymi będziesz pracować. To też jest wątek, który tutaj patrzę na moją starą, znajomą Basię sprzed 10 lat właśnie, dopiero dzisiaj się spotkałyśmy w takim długim czasie. Poznaliśmy się w wątku różnic międzykulturowych i myślę sobie, że to, to, na czym nam zależy w tym momencie onboardingu, też jest. W zależności od tego, do jakiej kultury przynależymy, to to, to jest dla nas ważne. Natomiast to jest taki moment, w którym pracownik, pracowniczka. Ma szansę być równo potraktowany już w samym procesie, mieć dostęp do tych samych informacji, do których mają pracownicy z dłuższym stażem. Kasia, jak to w żabce. O, tu mamy, tu mamy odpowiedź, natomiast jak to w żabce. Dużo było o obietnicach, więc ja je będę powiedziałabym tutaj podbijać i my tę obietnicę osobom składamy już w zasadzie pierwszego dnia. Oczywiście ten pierwszy dzień jest taki metaforyczny, bo chodzi o onboarding, czyli kiedy ty lądujesz w naszej organizacji, a robimy to przez to, że bardzo dużo poświęcamy na edukację, a co więcej, pokazujemy w miejsce, w którym możesz znaleźć potwierdzenie tej naszej obietnicy, czyli politykę czyli polityka równości. Tak, żeby nie było wątpliwości co do tego, że nie ma gdzie szukać źródła tej, tej obietnicy. I myślę, że to, co to, to również jest super, powiedziałabym, istotne. Że okej, okay, to są piękne idee, wielkie słowa, ale co ja mam robić? Jak ja mam się zachowywać, żeby mieć taką pewność, że postępuję w sposób, który oczekuje ode mnie organizacja, i ja jestem równo traktowany, traktowana, i, i tak zachowuję się w stosunku do innych osób, więc mamy to spisane tak dla ułatwienia, żeby po prostu ludzi nawigować i w tej polityce, i w kodeksie postępowania etycznego, co też wpisuje się w tę literę literę S. Super. Kolejny moment to moment, w którym pracownik, pracowniczka już jest u nas, no i jest moment na jego rozwój, na, na aspekty no, takiego rozwoju ta, talentów, rozwoju kompetencji. Pytanie: kto częściej chce szkolić się w przywództwie, zarządzaniu stresem, zarządzaniu projektami oraz efektywnej sprzedaży? Kasia, kobiety, mężczyźni czy obie, obie pójście porówno? Nie, nie, nie mam trzeciej ręki, żeby zagłosować na slajdo, ale tutaj mam nadzieję, że uczestnicy, uczestniczki nie. się odważą. Tu przyspieszymy, słuchajcie. Kobiety. Wszystkie tak zwane nieświadome przekonania, czyli tak zwane unconscious bias wskazywałyby na to, że, że będą to mężczyźni. Natomiast według badań to właśnie kobiety dużo chętniej chcą się rozwijać w tych obszarach, a z badań wyniknęło, że mężczyźni częściej chcą się rozwijać w obszarze zarządzania zespołami i komunikacji. Prawda? Takie też być może dla Was e, e, zaskoczenie. Jak to wygląda w Żabce? Właściwie to, co najbardziej bym, na co chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to poza tym, że ten jakby system tego rozwoju jest bardzo transparentny, to, co jest ważne, jest niehierarchiczny, ponieważ myślę, że wielokrotnie usłyszeliście o tym, jak bardzo się rozwijamy, co oznacza, że ten rozwój jest związany z kompetencjami, tak? Pomyśl o tych kompetencjach, które mogą być wymagane w przyszłości, a nie, że to jest jakaś, jakaś drabina. No i myślę, że to jest jakby ok, mieć takie założenie, że to jest takie super, że to jest takie Fajna, ale warto też odbić myśli od osób, z którymi pracujemy i my to robimy. To znaczy, rozmawiamy z ludźmi z naszą organizacją, i dokładnie teraz, kiedy ja tutaj z Wami jestem, mamy takie badanie, nazywa się ono Inclusion Index, i tam zadajemy takie pytanie ludziom, którzy pracują w naszej organizacji. Jak uważają, czy mają takie same możliwości rozwoju jak inne osoby w organizacji, biorąc pod uwagę doświadczenie i zbliżoną efektywność pracy? Mierzymy to na pięciostopniowej skali. I tak jak widzicie, w zeszłym roku był to wynik 4,2 i 80% w organizacji ma taką powiedziałabym silną pewność co do tego. Więc ta percepcja jest bardzo ważna. Poza tym, że mamy takie przekonanie, że procesy są transparentne, to jeszcze chcemy sprawdzić. Czy rzeczywiście w doświadczeniu ludzi w naszej organizacji tak jest? Czy oni to widzą, e, e, czują, żeby ten rozwój mieć e, e, zagwarantowany? Tak, ja myślę, że to jest taki kawałek, który jest bardzo narażony na bajasy menadżerów, którzy wysyłają właśnie na programy rozwojowe pracowników i pracowniczki e, i faktycznie monitorowanie tego jest kluczowe do, e, do z, e, no, stworzenia takiej e, kultury równości. Wynagrodzenia, to też gorący temat. Słuchajcie, głosujemy znowu. Średnia luka płacowa w Unii Europejskiej wynosi około 13%, 15 czy 17%. Luka płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami, wykonującymi tę samą, tę samą pracę albo pracę o równej wartości. W międzyczasie jak głosujecie, ja y, pozwolę sobie y, jeszcze przypomnieć kilka danych. Nie wiem, czy każecie, taką kampanię dosyć głośna była o u y, związana z, z tym, że y, wyrównanie średnich y, no, płacy do, z, z, między kobietami a mężczyznami nastąpi za 108 lat. Pamiętacie taką kampanię? Dosyć głośna była i, i widoczna. Natomiast wiecie, ile to jest teraz? 132. COVID sprawił, że luka się powiększyła ze względu na obciążenie obowiązkami domowymi, dużym zmęczeniem, stresem. Ta luka po prostu się powiększa. Jak to, jak to, ile to wynosi w liczbach? Średnia luka płacowa w Unii Europejskiej wynosi około 13%. Jak Michalina powiedziała, kwestia wynagrodzeń jest bardzo gorąca, tak w szerokim ujęciu i my też jej się przyjrzeliśmy. I jako pierwsza firma w Polsce zdobyliśmy certyfikat Equal Salary, czyli upewniliśmy się zewnętrznie, że, że tej różnicy nie robimy. To znaczy, przychodząc, rozwijając się w naszej organizacji, niezależnie od płci, a też jest tam brany pod uwagę aspekt narodowości, przy pracy o tej samej wartości nie różnicujemy wynagrodzenia pomiędzy kobietami a, a mężczyznami, więc to 13%. Chociaż w zależności od metodologii nawet potrafi dobić do 20%, u nas, u nas nie, nie występuje. Ostatnio też przeglądałam taki raport światowy z Gender Pay Gap i zaskoczyło mnie to, że Nicaragua, Ruanda i Namibia są w pierwszej dziesiątce. Okej, okay, kolejne pytanie do was. Ile procent osób tzw. generacji alfa Czyli najmłodszej, <laughs> uważa równe traktowanie za ważne. 43, 45, 46 <laughs> Wygląda, że to ważne. <laughs> Tak, to ważne, dokładnie 46% traktuje te wartości jako istotne i myślę, że to, co usłyszeliśmy na wstępie, na ile te wartości są prezentowane, są tak zwanym pink washingiem, green washingiem i DNA washingiem, a na ile to dzieje się w organizacji, dla młodych ludzi to jest kwestia odpowiedzialności pracodawcy w tym obszarze. Kasia. I tak już jak pewnie nie, nie było się trudno zorientować, my jesteśmy w podróży budowania tej, tej wiarygodności, tej odpowiedzialności, spełniania tej obietnicy każdego dnia i pokazywania też ludzi takimi jakimi oni są i zaproszania do organizacji takimi jakimi oni są. Z tym, jak wyglądają, ile mają lat, jakie są płci, czym się, czym się interesują w zgodzie z naszymi wartościami też z taką gwarancją, że są włączani w to, co się w organizacji dzieje, czyli mają wpływ na, na, na decyzje i ręka, którą podnoszą z pomysłem jest zauważona. To jest nasza niedawna kampania, jestem sobą do żabki przynoszę całego siebie, i to są ludzie powiedziałabym, żabkowi, nie z banku twarzy, ale autentyczne osoby, które ambasadorują równości w łączeniu i różnorodności w naszej, w naszej organizacji z bardzo różnych jej części, z centrów logistycznych, z centrali, z kadry, z kadry operacyjnej. Super. Czyli jesteście różni, ale łączą was wartości i wspólne cele. Tak, zdecydowanie. <noise> Dobra, awans, czas na awans. Już równo zarabiamy, ale teraz kto będzie wyżej? <noise> Dobra. Ile procent kobiet w porównaniu do mężczyzn napotyka na trudności w procesie awansu? 53% kobiet w porównaniu z 28% mężczyzn, 60% kobiet w porównaniu do 35% mężczyzn, 62% kobiet w porównaniu do 37% mężczyzn. Okay. Większy. No tak porówno <tum> tym razem. <tum> Pasjonujące jest patrzeć, jak te, jak te wyniki się zmieniają. Kasia, Proszę. Mamy to, czyli 53 do, w porównaniu do 28%. Z naszej perspektywy, czyli tego rośnięcia w organizacji, również po prostu brania coraz większej odpowiedzialności, wygląda to tak, jak widzicie, to jest nasza, nasza piramida ze względu na płeć. Ten środek, jak nie trudno się zorientować, to tam jeszcze jest, powiedziałabym, trochę pracy, ale na czym ta praca przede wszystkim polega? Nie chodzi nam, jako żabce, o budowanie polityki parytetowej niezależnie od tego, jakie tutaj, kto ma preferencje, bardziej chodzi o realizowanie założenia, że po prostu homogeniczne zespoły przynoszą mniej wartości. Jest szereg dowodów, które, które, to, które to pokazują. Natomiast tak jak widzicie, też tutaj było dużo o wpływie regulacji i takie też mają znaczenie w kontekście tego, co my robimy, między innymi dyrektywa unijna traktująca o, budowaniu reprezentacji w radach nadzorczych i, i zarządach odpowiednio 40 i, i 30%, to ona się już u nas powiedziałabym niemalże zmaterializowała. Jesteśmy też jedyną polską firmą a, i też nieliczną na świecie, która ma gender balance w zarządzie właśnie dlatego, że homogeniczne zespoły nie przynoszą takiej wartości jak różnorodne. Tutaj ten środek, Pracujemy, żeby tej wartości wynikającej z różnorodności mieć jeszcze więcej, między innymi z tej przesłanki związanej z płcią. Tak, ale jeśli chodzi w ogóle o balans na stanowiskach kierowniczych, to Polska wypada całkiem nieźle, bo nasz wynik to 44%, jak dobrze pamiętam, średnia europejska 34, więc jeśli o to chodzi, to jest całkiem nieźle. Natomiast myślę sobie właśnie o tym kawałku odpowiedzialności, nie? że te panie tam są i, i co dalej, nie, nie zawsze. E, e, nie zawsze jasne jest, e, jak, e, na jakich zasadach właśnie mają być traktowane. I ostatni kawałek, moment odejścia, e, pożegnania się z organizacją. E, nie zawsze to następuje szybko, a czasem dłużej. <grych> Dlaczego ludzie odchodzą z pracy? E, czy mają konflikt z przełożonym przełożoną, czują się niedoceniani? Czy z powodu złej atmosfery? Teraz widzę, nie mamy tego slajdu do głosowania, ale trudno. Myślę, że wszystkie trzy powody są adekwatne, natomiast często po prostu czują się niedoceniani. Jeśli mamy różnorodne zespoły i nieprzygotowanych menedżerów i menedżerki, to pewne osoby są pomijane, niezauważane, przez to, że myślimy stereotypowo, włączają nam się automatycznie uprzedzenia, więc warto zadbać o takie procesy, które pozwolą docenić wszystkich. No i dbamy. Naprawdę wierzcie mi, że dbamy jak tylko. Jak tylko umiemy i super mocno się w to angażujemy. Tutaj w korytarzach widać tę naszą dumę związaną z tym, że niedawno otrzymaliśmy taką nagrodę Instytutu Galupa jako firma o najwyższym zaangażowaniu w całym takim benchmarku globalnym Galupa. No i znowu, wiecie, super jest mieć takie wewnętrzne poczucie pracuje w genialnej firmie, natomiast my to poczucie też po prostu sprawdzamy na zewnątrz, czyli rozmawiamy z naszymi. Różnymi partnerami, zewnętrznymi firmami, które nas walidują, żeby nie, nie być w swojej bańce, tylko tak realnie wiedzieć, że ten, czy ten kierunek, w którym zmierzamy, jest tym, jest tym właściwym. Także na koniec. Kontekst tego wszystkiego, ponieważ mimo, że przed nami było o tej elektromobilności, tak naprawdę wszystko to, co padło tu i w naszej prezentacji, było o tej odpowiedzialności, o strategiach ESG. Tak jak wspomniałam, my jesteśmy super mocno jako ten obszar równości i włączenia w tej literze S, czyli dedykowanej, człowiekowi, dedykowanej ludziom. Natomiast to nasze myślenie w, w, w kontekście ESG jest właśnie takie globalne, czyli nie ma tego, tego środka bez wzięcia odpowiedzialności za zewnętrzne otoczenie, za, za planetę, czy też za budowanie ładu korporacyjnego, takiego proetycznego i odpowiedzialnego, więc myślę, że też te sukcesy, które odnosimy, są właśnie związane z tym, że patrzymy horyzontalnie, Patrzymy również w sposób strategiczny i wkluczamy w to wszystko bardzo szerokie spektrum interesariuszy i interesariuszek. No i zapraszamy Was teraz na dalszy ciąg naszej dyskusji na temat odpowiedzialności właśnie organizacji. Będziemy o tym rozmawiać i Jakub nas przeprowadzi. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Michalinie i Kasi.